Jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku. Zapraszam na materiał bez spoilerów. Film miałem okazję zobaczyć przedpremierowo w Warszawie na Biforze Splat Film Festu, gdzie był również sam aktor David Howard Thornton. Udało się nawet zrobić fotkę, także super sprawa. No i przy okazji kręciłem też trochę ujęć zza kulis, także w międzyczasie gdzieś będzie tutaj parę przebitek po prostu jako relacja z tego wydarzenia. Dzięki też wszystkim, którzy podeszli zrobić sobie fotkę czy zbić piąteczkę, było bardzo miło. Splat Film Festu to w tym roku odbywa się jubileuszowa 10. edycja, którą zobaczycie od 24 do 31 października w Warszawie oraz we Wrocławiu. Link do wydarzenia znajdziecie pod spodem, także zaglądajcie, bo będzie tam mnóstwo perełek z kinagrozy, około 40 premier, także na pewno znajdziecie coś dla siebie. Hi everybody, how you doing? This is David Howard Thornton, Art the Clown himself from Terrifier 3. This is coming out soon, October 11th, and I want you all to come watch Splat Film Fest, or else I'm coming for you this Christmas and I'm gonna ruin it. Właśnie wleciał też postkonkursowy, także jeżeli chcecie wygrać bilety na premierę Terrifiera 3, to śledźcie również mój Instagram Galeria Podłoga Horroru. Jest też post, słuchajcie, z Warszawy, można serducho zostawić, nie obrażę się. A jak się spóźnicie na ten konkurs, to nic się nie bójcie, będą kolejne. Czasami idąc jakąś ciemną alejką, można trafić właśnie na morderczego klauna na przykład. Natomiast pamiętaj, że siedząc w domu też nie zawsze jesteś bezpieczny, stąd z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, którym jest NordVPN, z którego sam korzystam już od ponad roku i powiem wam, dlaczego warto. Jedną z funkcji, które cenię sobie najbardziej, jest Threat Protection, które zablokuje wszelakiej maści podejrzane, złośliwe pliki, zanim jeszcze te zdążą zainfekować twój sprzęt, a dodatkowo zablokuje też wszelakiej maści niechciane reklamy oraz trackery. Co ciekawe, nie musisz mieć odpalonego VPN-a, ażeby ta usługa działała w tle, ale oczywiście VPN-a też warto używać, ponieważ oprócz tego, że daje ci w sieci anonimowość, to dzięki niemu dostajesz jeszcze na przykład dostęp do darmowej biblioteki filmów na amerykańskim YouTubie, czyli wtedy po prostu dajesz lokację na USA. A dzięki zmianie lokalizacji możesz też oglądać swoje ulubione filmy czy seriale, będąc po prostu za granicą bądź w podróży, albo będąc w Polsce, korzystać z zagranicznych bibliotek filmowych, takich serwisów jak Netflix czy Amazon Prime. Decydując się na skorzystanie z oferty NordVPN, pamiętaj, aby skorzystać z mojego linku, który znajduje się również pod spodem. Jest to nordvpn.com/galeriahorroru. A dodatkowo, wybierając pakiet dwuletni, otrzymasz również 4 miesiące gratis. Także wydaje mi się, że bardzo fajna opcja. nordvpn.com/galeriahorroru. Zaglądajcie, wszystkie szczegóły znajdziecie w linku. A teraz lecimy już do omówienia tego, co nawyczyniał Art the Clown w najnowszej części. No i generalnie na samym wstępie ja muszę jeszcze pozdrowić jednego chłopca, może już nie, ale chłopaka tak 15-16 lat na oko, który akurat był na drugim seansie, na drugiej sali, ale z racji, że pod koniec tego drugiego seansu ja byłem w toalecie, a on wtedy wybiegł żygać, no to słyszałem trochę za dużo, tak więc jak się okazuje, te hasła wszystkie, które znacie z artykułów odnośnie różnych filmów tego typu, nie są tylko baitem. Naprawdę niektórzy mdleją, widziałem jakieś ujęcia, że karetka przyjeżdża z USA, to chyba było, czy gdzieś tam z zagranicy. U nas po prostu ktoś poszedł, bełtnął. No generalnie jak ktoś idzie na trzecią część filmu, to ja zakładam, że zna poprzednie. Tutaj albo poszedł nie znając, więc trochę dziwnie, albo ta część tak bardzo była, słuchajcie, mocna według niego, mocniejsza od poprzednich, że no tutaj niestety, słuchajcie, żołądek nie wytrzymał. W każdym razie no, taka sytuacja. Ludzie podczas seansu wymiotują, mdleją, tracą przytomność.
przeczytał nas. Było coś takiego i to nie jest żaden bait, bo byłem świadkiem. Gdybym przeczytał to z artykułu, pewnie byłbym bardziej sceptyczny, a tak to mogę powiedzieć tylko, że tak było. No w każdym razie, czy ta część faktycznie jest taka mocna, czy jest jeszcze potężniejsza gorowo od części poprzednich, że no ludzie nie wytrzymują? Szczerze mówiąc, dla mnie ona, jeżeli chodzi o te smaczki takie właśnie już typowo mięsne i flaczaste, to jest dosyć porównywalna do części drugiej, ale z racji tego mi się przynajmniej tak wydaje, że scen, w których ktoś ginie, jest trochę więcej, czy ogólnie ludzi po prostu trochę więcej ginie, no to w tej kwestii powiedziałbym, że jest mocniejsza, bo po prostu ilościowo troszeczkę przewyższa dwójkę, mimo że jest o około 15 minut, czy tam 10 krótsza ta część, ale jednak. Natomiast druga rzecz to fabuła i czy kontynuujemy w ogóle wątki z poprzednika. No tak, kontynuujemy tak naprawdę bezpośrednio akcję po dwójce, natomiast wiadomo, że też niektórzy oczekiwali na rozwój wydarzeń na przykład z mieczem, czy z całym tym wątkiem fantazy. No więc mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o scenariusz i ogólne takie odczucia po trzeciej części filmu, to powtarzając sobie też dwa dni temu dwójkę jeszcze, już po seansie trójki, żeby wrzucić wam spoiler talka, ja jeszcze bardziej dwójkę doceniłem. Mimo że nie jest filmem wybitnym, mimo że ma swoje problemy, to jednak tam fabuły było więcej, uważam, więc jeżeli ktoś szuka tylko i wyłącznie tych mocnych wrażeń, to na pewno na trójce się nie zawiedzie, bo są tutaj makabryczne sceny, chociażby ta z podprysznicem, gdzie Art the Clown miażdży piłą, to było naprawdę mocne, czy cała sekwencja finałowa, tutaj naprawdę jest dużo juchy, dużo smaku i po prostu, no to już w pewnym momencie tak groteskowo wygląda, że ja na ogół się śmiałem po prostu na tych scenach, bo dla mnie jest to tak, słuchajcie, irracjonalne, że mnie to bawi, ale oczywiście kogoś też ma prawo obrzydzić jak najbardziej, bo no, ten film ma takie zadanie, żeby takie efekty na widzach tutaj wywołać, natomiast ja jestem chyba zbyt odporny na to, ale naprawdę kilka sekwencji jest takich do rany przyłóż, bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o wątki fabularne, no to tak naprawdę, pomimo że kontynuujemy bezpośrednio fabułę i ta część jest bardziej takim szukaniem zemsty przez Arta, oczywiście na naszej głównej bohaterce Siennie, która przeżyła gigantyczną traumę. W ogóle tutaj jest taka akcja, że ona wychodzi z psychiatryka po kilku latach i tak naprawdę no, gdzieś ten Art znowu będzie na nią czyhał i jeszcze bardziej chciał ją styrać. Także oczywiście do tego będzie tutaj Clown dążył. Tylko zanim on do tego, słuchajcie, dotrze w ogóle do tej bohaterki, do akcji z nią, no to mija sporo czasu, a podczas tego czasu tak naprawdę jest jakieś mordobicie randomów trochę i raczej wątki, które są tylko takimi pobocznymi i niezbyt wybrzmiewają, bo też niezbyt interesują nas postaci, które się tam pojawiają. Oczywiście wraca tutaj też brat głównej bohaterki, na którego narzekałem, że po prostu w dwójce kiepsko zagrał. No w ogóle Terrifier, przynajmniej te dwie pierwsze części, a szczególnie pierwsza aktorsko wyżynami nie były. Dwójka już się trochę poprawiła i też oświetleniowo, technicznie właśnie, no i miała kilku lepszych aktorów. Natomiast ten chłopak, no nie za specjalnie dobrze mu szło i w trójce wydaje mi się, że trochę jest doszlifowane to aktorstwo, że ci aktorzy się po prostu poprawili, szczególnie właśnie ta nasza główna bohaterka, która już uważam, że w dwójce była niezła, to tutaj gra jeszcze trochę lepiej. Chłopak może jest ciutkę lepszy, ale na szczęście, teraz to zupełnie moja teoria prywatna, ale no chyba reżyser stwierdził, że ty tak sobie średnio grasz, to mało cię damy w trójce po prostu i jego wątku jest po prostu no nieduża ilość czasu ekranowego, chyba uznali, że nie warto, bo tutaj już wiecie, większy budżet, aż 2 miliony w porównaniu do dwójki, która kosztowała tylko 250 tysięcy, to ty już nie grasz tyle czasu, co w dwójce, bo jesteś taki, jaki jesteś, nie wiem, może tak było, a może nie, ale w każdym razie cieszę się, że akurat to tego wątku jest mniej. No i teraz, kwestia na przykład samego miecza. W dwójce mieliśmy całkiem sporo tego loru, bo bohaterka kreowała sobie cały swój strój, tworzyła go, tak? Ten strój został zaprojektowany przez jej ojca. Później właśnie był wątek z mieczem i właściwościami tego miecza. To się jakoś wszystko rozwijało. Jeszcze mówiliśmy o przeszłości dotyczącej jej ojca chociażby. I tutaj te wszystkie rzeczy wracają, ale ich jest jeszcze mniej niż w dwójce, ponieważ na przykład scena z trailera, która mnie zaintrygowała, gdzie tam jakiś, słuchajcie, pseudo Jason z wykrzywioną gębą wykuwa właśnie jakiś miecz, być może to ten miecz. No to tak naprawdę liczyłem na rozszerzenie tego. A wiecie, co się dzieje w filmie? W filmie się nie pojawia absolutnie nic poza tym ujęciem z trailera. To znaczy jest to osadzone w jakimś konkretnym kontekście, ale ten kontekst zupełnie nie tłumaczy,
tej sceny i o co w niej dokładnie chodzi, kiedy to się wydarzyło, czemu to się wydarzyło, tylko że się wydarzyło, wiemy, więc super sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o sam miecz, no to on się pojawia i w sumie też nie ma żadnego rozwinięcia tego wątku poza tam małą sekwencją w finale. No więc niestety tutaj jest taka bardzo typowa podbudowa już pod kolejną część, ponieważ tak, twórca zapowiedział, że czwórka wyjdzie, tylko mi się wydaje, że jeżeli on w ten sposób będzie chciał te filmy konstruować, czyli tylko i wyłącznie rzucać skrawki fabuły, no to się nie skończy na czwartej części, ani na piątej, ani na szóstej. Zdaje się, że chyba kiedyś reżyser powiedział, że on nie chce z tego robić tasiemca. No ale właśnie, póki co na to się zanosi, bo mamy kilka części na przestrzeni kilku lat, zaraz pewnie na, nie wiem, no za rok, dwa pojawi się czwórka. No i czwórka wydaje mi się, że znowu nie zdąży wszystkiego wytłumaczyć i później będzie jeszcze trzeba kilka dorzucić. Ja mówiłem właśnie w spoiler toku dwójki, że Leon rzuca, reżyser i scenarzysta, jakieś ziarna, jakieś pomysły, ma jakąś wizję taką wstępną, ogólną, ale co ostatecznie z tego się wydarzy poza tymi mocnymi scenami mordu, na które tutaj też wiadomo liczymy, szczerze powiedziawszy nie wiem. Także właśnie, jeżeli tylko i wyłącznie chcecie oglądać mordobicie i takie brutalne, makabryczne sceny, no to jest film dla was. Jeżeli liczycie na trochę więcej, na trochę rozwoju fabuły, no tutaj może być ciężko. Chociaż spotkałem się z różnymi opiniami, bo też gadałem z kilkoma widzami właśnie po seansie i niektórzy mówili, że tej fabuły tutaj jest. Natomiast no ja tego nie czułem. Dla mnie to po prostu raczej randomowo się wydarzały szczególnie rzeczy w pierwszej części filmu, w sensie pierwszej połowie, no tam powiedzmy, że 40-50 minut. I zanim tak naprawdę docieramy właśnie do motywu zemsty, to naprawdę długo mija i to, co się dzieje w tle, też ta scena openingowa, która była zapowiadana jako taka kontrowersyjna, w zasadzie no trochę kontrowersyjna jest, ale jednak rzeczy, które się dzieją, częściowo dzieją się poza kamerą, my tego nie widzimy, więc czy to jest aż takie kontrowersyjne? Nie uważam. Czy jest to najmocniejsza część pod względem gorowym? No właśnie, chyba tylko i wyłącznie z racji ilości rzeczy, natomiast gdyby pokazali na przykład kilka rzeczy z tej pierwszej sekwencji, czy kilka ujęć więcej z sekwencji, która dzieje się w jakiejś tam galerii handlowej, powiedziałbym zdecydowanie, że najmocniejsza, a z racji, że część dzieje się poza kadrem, no to okej, jest mocno, ale w dwójce też były naprawdę pokaźne sceny, dlatego ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest tak ogólnie, całościowo część lepsza od dwójki, a w dodatku dwójka, uważam, miała znacznie lepsze tempo, bo od początku już rzucaliśmy kilka wątków fabularnych, coś się działo, do finału było naprawdę spoko, tam troszeczkę to zostało przeciągnięte, już bardziej to był taki battle, słuchajcie, tekenowy, tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, że po prostu się nawalają i walczą ze sobą. A w trójce, no właśnie, randomowe śmierci i zanim dotrzemy w ogóle do fabuły, to trochę trzeba poczekać, nie za bardzo ten film angażował. Tak naprawdę dopiero finał jest taki ciekawszy z perspektywy tempa czy tego, co się dzieje, ale tam znowu fabuły jest tyle, co kot napłakał. Także uważam, że serio dwójka, mimo że ciutkę słabsza technicznie, to bardziej wciągała. No a trójka, takie moje pierwsze wrażenia od pierwszych ujęć, no były takie, że kurde, w końcu to wygląda filmowo, w końcu jest naprawdę dobrze oświetlone, w miarę przynajmniej, i po prostu jakoś tak to sprawniej wygląda realizatorsko, zdjęciowo. Polish cinemas, be there. No i tutaj też warto jeszcze wspomnieć, że jak w części drugiej nasz główny bohater Art the Clown miał towarzyszkę, czyli tą małą dziewczynkę, the pale little girl, czy tam little pale girl, bladą dziewczynkę, no to tutaj towarzyszy mu właśnie Victoria, którą obserwowaliśmy jako, no już postać od pierwszej części się pojawiała, ale jako tą zamkniętą w psychiatryku, gdzie głównie pod koniec drugiej części, w zasadzie to już w scenie po napisach, no zobaczyliśmy, że ona rodzi głowę Arta, która prawdopodobnie, ta głowa została dostarczona jej przez właśnie tę dziewczynkę i wtedy ta dziewczynka znika, ona się już nie pojawia też w tej części i tak naprawdę tutaj to Victoria towarzyszy naszemu Artowi i tutaj to nie jest żaden spoiler, bo w zasadzie no już w końcówce właśnie drugiej części było to widać, że mamy trochę motyw jakiegoś opętania, no bo właśnie wydaje mi się, że ta dziewczynka była poniekąd sterowana przez Art the Clowna i po prostu niosąc głowę na końcu drugiej części Victorii, no to to opętanie przeszło z tej dziewczynki i dlatego ona się nie pojawia w części trzeciej, a pojawia się Victoria, bo widzimy też właśnie w ujęciu w scenie po napisach, że zaświeciło się jej oko na żółto, gdzie właśnie wcześniej tej dziewczynce w drugiej części się świeciło, więc to jakby przechodzi z jednego na drugiego, czy z jedną na drugą i teraz to ona po prostu towarzyszy Artowi i z nim będzie robiła mordobicie, ale ewidentnie to są tacy pomocnicy Art the Clowna, którzy mają właśnie tutaj
no, za zadanie wspierać go w tej jego brutalnej przejażdżce po świętach. Także tutaj już odchodzimy od Halloween, które było no, motywem przewodnim, można powiedzieć, dwóch poprzednich części, także teraz czwórka też może jeszcze raz zrobić właśnie święta Bożego Narodzenia, żeby było tak, wiecie, 2-2, a później w piątej części możemy zrobić Wielkanoc i jeszcze kilka innych się znajdzie, także no mówię, do dziesiątej części mi się wydaje, że jest potencjał, można to ciągnąć i mam nadzieję, że to się skończy jednak wcześniej, ale no zobaczymy. Tak jak budowany jest tutaj scenariusz, to wydaje mi się, że albo nie jest po prostu do końca przemyślany, albo bardzo, bardzo mocno w przód właśnie Damian Leone sobie to buduje, co niekoniecznie jest zaletą w tym wypadku. I miałem też wrażenie, że w tej części jest trochę mniej humoru, że jest ona trochę bardziej na poważnie. I tutaj już nie chodzi mi tylko i wyłącznie o te groteskowe sceny mordu, bo tutaj no, część się zaśmieje, bo właśnie dla niektórych to będzie na tyle przerysowane, że będziecie się bawić na tym i chichrać być może, a niektórzy to odbiorą na poważnie. Ale chodzi mi bardziej o te takie sceny już typowo prześmiewcze i o czarny humor, który no, w dwójce pojawiał się po prostu częściej, na przykład ta kultowa scena w sklepie z pierdołami halloweenowymi, gdzie tam Teruś, wiecie, macha okularami, czy Art Deco w zasadzie. No i tą trąbką, gdzie tam, wiecie, denerwuje naszą główną bohaterkę, która już tam going insane totalnie. No i różne tego typu właśnie momenty, gdzie Art the Clown się śmieje po tym, jak dokona jakichś mordów. Oczywiście tutaj też się to pojawia, ale tego właśnie takiego typowego czarnego humoru wydaje mi się, że było po prostu mniej, także mi to mniej przypadło do gustu. Okej, może taki był zamysł i chciano bardziej na poważnie, więc jakby to rozumiem. Natomiast ja jednak bardziej doceniam w wypadku tego typu konwencji właśnie miks i makabry i czarnego humoru. Dla mnie to jest idealne połączenie, dlatego dwójka po prostu troszeczkę bardziej przypadło mi do gustu. W tych aspektach bawiłem się bardziej. A tutaj warto jeszcze dodać, że mamy nawiązanie do, zdaje się, pierwszego shorta z Art the Clownem z 2008, też w reżyserii Damian Leona oczywiście. Później był jeszcze short z 2011, troszkę dłuższy. No a ogólnie jeszcze możecie kojarzyć produkcję taką jak All Hallows Eve, gdzie no to był niby pełnometrażowy film, ale tak naprawdę zlepiony z kilku krótkich metraży i między innymi właśnie tam się pojawia postać Art the Clowna. Ja swoją drogą ten film też omawiałem na kanale, o, to już było ponad 6 lat temu zresztą. I tam było trochę lore'u w sumie też, ale no nie możemy usprawiedliwiać tego, że w pełnometrażach jest mało loru, bo wiecie, bo były w krótkometrażówkach 15 lat temu, no mało kto o nich wie tak naprawdę, więc ten film powinien jednak poza nawiązaniami może troszkę sam to rozszerzyć, ale oczywiście warto je sobie obejrzeć, żeby uzupełnić trochę ten kontekst, chociaż to nie jest chyba w kanonie nawet, ciężko mi powiedzieć. No mówię, mało osób raczej o nich wie, więc to bardziej jest taka, wydaje mi się, ciekawostka, że te shorty są i że można je zobaczyć, coś tam sobie pownioskować, aniżeli traktować to jako, wiecie, cząstkę dużego uniwersum. Reasumując, jeżeli chodzi o moją ocenę, to jest to 7-. Podobało mi się bardziej od części pierwszej, która no była najtańsza, więc tam w ogóle już prawie fabuły nie było, no i była znacznie krótsza, także mniej rzeczy po prostu zostało, że tak powiem, upchane w nią. Na dwójce właśnie, szczególnie po rewatchu, no bawiłem się najlepiej, doceniłem ją trochę bardziej po trójce, a trójkę podsumowałbym w ten sposób, że naprawdę dobra makabra, ale fabularnie trochę rozczarowuje. Także 7-, gdzie dwójkę oceniałem na taką pełną 7, ale uważam, że i tak warto iść i zobaczyć. Po prostu jeżeli lubicie poprzednie części, no to jest to dla was must watch, a jeżeli nie przepadacie za serią Terrifiera, no to nie wiem, czy jest to obowiązkowe, żeby się wybrać, ale oczywiście możecie sprawdzić, jak to na was zadziała, najlepiej na własnej skórze tego doświadczyć i po prostu ocenić według własnego uznania. Także jeżeli mieliście okazję oglądać już trzecią część, na przykład właśnie na tej samej przedpremierze co ja, czy oglądacie materiał później, po prostu już jest grany regularnie w kinach, bo od 11 października oficjalnie wchodzi, no to dawajcie znać, jak wam się podobało, czy uważacie, że lepsze od poprzednika, czy słabsze, czy podobnie. Dzielcie się w komentarzach spostrzeżeniami. Pamiętajcie, że tutaj każdy może mieć trochę inaczej. Staramy się nie spoilerować. Jeżeli już ktoś bardzo by chciał coś spoilerowego napisać, to bardzo proszę też o oznaczanie komentarzy, aby nie psuć zabawy innym. A jeżeli jeszcze filmu nie widzieliście, dajcie znać, czy na seans się wybieracie. Jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie hashtag Terrifier 3 albo Victoria, bo ona tutaj jest tym właśnie demonem pomocniczym, ja to sobie nazwę. No i co? Miło było zagościć, słuchajcie, w Warszawce na tej przedpremierze, chociaż Warszawa Centralna bardzo mnie zawiodła, bo na dworcu nie było nawet ławek. No, a że musiałem długo czekać na pociąg, to tak było niemiło właśnie w tym wypadku. Natomiast event był cool, także dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych i do zobaczenia.